Dominik Skurzak, fotoreporter, autor wydawnictwa National Geographic. Witam. Kłaniam się Państwu. Zazwyczaj gościmy ludzi, którzy z Polski wyjeżdżają oglądać egzotyczne kraje. Pan pojechał do Afryki, no ale dla Pana Afryka nie jest egzotycznym krajem, bo to jest miejsce Pana pochodzenia. No to prawda, tam się wychowałem przez ponad 7 lat. Konkretnie w północnej Afryce, to była Libia. Wróciłem do Polski jako 14-latek. Pan mówi, to była Libia. Tej Libii już nie ma. To była Libia. No niestety, to jest marzenie mojego życia, żeby do Libii wrócić. Zawsze myślałem, że będzie lepiej i stało się gorzej. Jak wyglądał ten Pana szlak? Ten szlak, którego efekty widzimy teraz na ekranie. Którędy Pan podróżował? Ja Afrykę właśnie eksplorowałem zawsze. Maroko, te łatwiejsze rejony Afryki to były początki, a później już skoczyłem w głębie, to znaczy w Afrykę Czarną. I to jest Afryka, która emocjonalnie jest chyba najciekawsza. A czym się charakteryzuje ta czarna Afryka? To jest prawda o człowieku, to jest niezwesternizowany świat. To jest świat, w którym możemy się przejrzeć. Ja tak mówię. To jest takie lustro nas, białych ludzi. I co widzimy, przeglądając się w tym lustrze? O, to skomplikowane. Bardzo trudno jest mówić o Afryce tutaj, w Europie. Te prawdziwe refleksje naprawdę przychodzą tam. Gdy się jest na miejscu. Dokładnie, tak. Dużo pan czasu spędził w Gambii. Co mógłby pan nam powiedzieć o tym kraju, czego nie przeczytamy w internecie albo w folderach turystycznych? Ja świat zjeździłem jako fotoreporter i muszę powiedzieć, że tak serdecznego, cudownie przyjaznego kraju jak Gambia nie spotkałem. To jest kraj uśmiechniętych ludzi. Ja przez prawie rok pracowałem w Gambii nad książką dla National Geographic, dla jedynego przewodnika, który się o tym kraju ukazał na rynku w języku polskim. I zresztą nagrodzono tą książkę pierwszym miejscem za przewodnik ilustrowany za 2014 rok. Więc miałem okazję ten kraj naprawdę spenetrować od strony ludzkiej. I muszę powiedzieć, że jak cała przygoda, ta profesjonalna, jeśli chodzi o pracę dziennikarską w Gambii, skończyła się, to postanowiłem ludzi tam zabierać. Znaczy, było mi szkoda zostawić Gambię. Rozumiem. Pan mówi o tych wyprawach, które pan organizuje, że to nie są wycieczki zwykłe, tylko wyprawy kulturowe, tak? To są wyprawy kulturowe, to nie są wyprawy relaksacyjne, że tak powiem. To są, no nie powiem trudne, ale to jest podróż do środka nas samych tak naprawdę, dlatego że jak my jedziemy tak bardzo daleko, do te 10 000 kilometrów, to nie jedziemy tam po to, żeby oglądać kolorowe pocztówki i krajobrazy, tylko jedziemy spotkać człowieka. To jest cel główny tych wypraw, które ja robię. Jaki stereotyp jako pierwszy udaje się obalić dzięki takim podróżom? To jest nadzwyczajne, jak ludzie reagują, jeśli nie mają swoich informacji, jeśli stereotypy wypełniają przestrzeń w ich głowie na temat Afryki. To jest nadzwyczajne, że w ciągu paru godzin potrafią zupełnie zmienić widzenie, zmienić optykę. Z doświadczenia, co ludzi najbardziej dziwi? Najbardziej dziwi, że jest bezpiecznie. Bo oczywiście nie jeździmy w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie. A Afryka jest ogromna, jest zróżnicowana i takich miejsc zarówno bezpiecznych, jak i niebezpiecznych jest bardzo dużo, ale to trzeba wiedzieć. Więc jeżeli znajdujemy się w Gambii, która jest naprawdę, ja uważam, że ona jest krajem bezpieczniejszym niż Polska, to pierwsze wrażenia ludzi, którzy tam lądują, jest takie, a czy możemy to, a czy możemy to. I po 3 godzinach okazuje się, że możemy wszystko i spotykamy co 3 minuty kogo innego, który nas przepytuje, jest ciekawy. No, są to naprawdę serdeczne spotkania innych ludzi. Zupełnie innych, ale ale bardzo podobnych do nas. Gdybyśmy chcieli pojechać tam sami, bez takiego przewodnika jak pan na przykład, to jaką formę podróży, tak na koniec chciałbym się zapytać, pan by sugerował? Możemy wybrać połączenie czarterowe, to jest w sezonie zimowym, bo sezon w Gambii trwa od listopada do końca marca. Więc możemy tam polecieć po prostu sami, natomiast nie zobaczymy... Gambia też jest troszkę nastawiona na turystykę masową, bo ona z turystyki żyje. Jest otwarta bardzo na turystów z Europy, w związku z czym będziemy zawsze przekierowywani na plażę, a w ogóle nie o to chodzi, nie po to tam jedziemy. Co jest ciekawego zamiast plaży? Ludzie. Ludzie i sposób ich myślenia, sposób rozwiązywania ich problemów, z czego się cieszą, czym się martwią. Jeśli ktoś jest choć trochę ciekawy świata i drugiego człowieka, to po jednym dniu ta ciekawość rozgrzeje się do białości.